Dashboard. Właśnie dojechał do Delty najnowszy produkt firmy Pulsar. Pierwszy na świecie celownik multispektralny Pulsar Termion Duo DXP50. Obsługujący dwa tryby obserwacji: pełnokolorowy dzienny oraz tryb termowizyjny. Które swobodnie możemy przełączać za pomocą jednego przycisku. Popatrzmy, jak wygląda. Dwa niezależne obiektywy, dzienny i termowizyjny. Termowizyjny zamykany zakrywką, dzienny zasłaniany specjalną przesłoną. Wygodna regulacja ostrości umieszczona po obu stronach obiektywu. Wygodny włącznik, klasyczny tubus 30 mm, umożliwiający obsadzenie celownika na klasycznym montażu. W miejscu wieżyczek, podobnie jak w poprzednich modelach, znajdziemy zakrywkę gniazda USB-C, zasobnik akumulatora. Drugi akumulator jest zbudowany w tubus urządzenia. Obrotowy kontroler z przyciskiem pozwalający wejść do podstawowych i rozszerzonych ustawień celownika. Między innymi możemy zmienić jasność, kontrast, barwy kolorystyczne, wejść do ustawień przystrzelania. Na okularze znajdziemy przyciski służące. Między innymi do przełączania trybu dziennego i termowizyjnego, nagrywania, rejestracji i robienia zdjęć, a także zmiany powiększenia, które po dłuższym przytrzymaniu uruchomia funkcję obrazu w obrazie. Co ciekawe, w celownikach termion duo. Funkcja ta umożliwia jednocześne wyświetlenie obrazów z obu kanałów optycznych dziennego i termowizyjnego. Na okularze znajduje się pokrętło regulacji dioptryjnej. W zestawie znajdziemy również pokrowiec z paskiem. Akumulator APS-2, pokrywę gniazda akumulatora APS-3, dzięki której możemy zainstalować opcjonalny akumulator o większej pojemności, magnetyczną muszlę oczną, ładowarkę sieciową w standardzie europejskim z gniazdem USB-C. stację dokującą do akumulatorów APS, kabel USB-C z adapterem USB umożliwiający podłączenie celownika do ładowarki, powerbanka lub komputera. Szmatkę do czyszczenia optyki. Wkrótce przedstawimy jego możliwości w terenie. Do zobaczenia. Daszbór.